Kochani, pewnie Was zaskoczę, ale dzień zaczyna się od śniadania, nie inaczej. No, myśleliście, że co, że pójdziemy na kolację? Dzień przecież dopiero się zaczął, jest godzina 10. Nie żartuję, jest godzina przed 9, bo my po prostu teraz jak ranne ptaszki pędzimy o świcie na śniadanko, więc chodźcie na to śniadanko z nami, a później będą kolejne pyszne jedzonka. Bo dzisiaj cały dzień będziemy spełniać nawet najskrytsze marzenia naszych brzuchów. W drodze na śniadanie mamy do wyboru albo schody, albo windę. To oczywiste, że pójdziemy schodami, no bo przecież jakiś ruch w ciągu dnia trzeba mieć. My dzisiaj odpoczywamy, więc będą to akurat schody, wystarczające cardio. Jest tam jakieś 34 stopnie. Jak dla mnie to jest okej. Dla Was nie jest? To nie dla nas tak. Dobra, jest bardzo gorąco i wydaje mi się, że to był zły wybór i teraz przyznaj się, kto nas na te schody namówił. Ty nas namówiłeś na schody. Dobrze, w takim razie teraz wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, zostawiają lajka i komentują. A tak serio, jeśli lubisz nas oglądać, to będziemy bardzo wdzięczni. Dobra, idziemy, połowa za nami. Tak jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy, jesteśmy na śniadanku i moi drodzy, w naszych śniadankach można już poczuć pierwsze smaki Grecji, bo mamy tutaj greckie serki. Niestety nie pamiętam nazwy, wybaczcie, po prostu chciałabym być, ale nie jestem makowiczem, więc Wam nie powiem. Ale żeby nie było tak, wiecie, za bardzo grecko, to mamy tutaj też jajce sadzone, więc można powiedzieć, że jest to takie fusion z kuchnią brytyjską albo tak naprawdę kuchnią jakiegokolwiek innego kraju. I oczywiście musieliśmy, jak prawdziwi Polacy na wakacjach, walnąć sobie kanapy. Więc mamy do tego kanapki. O, właśnie, mamy tutaj już przedsmak Grecji, bo to jest chyba pita. Od spodu wygląda jak pita. Na niej jest żółty ser i dżem pomarańczowy. I to jest takie pyszne. To jest takie słodko-słone, nie? Tak. To jest mega dobre. Wczoraj jadłam na jednym ze śniadanek, dzisiaj się znowu pojawiło. I ogólnie robimy sobie tak, że najpierw sobie bierzemy coś na słono, później wlatują oczywiście deserki i kawusia. Ale jak zobaczyłam to, to nie mogłam się powstrzymać. Poza tym to leży w strefie wytrawnej, czyli wydaje mi się, że nie zaliczają tego jakby stricte jako deser, tylko po prostu jest to takie słodko-słone coś, bo w sumie jest też coś takiego jak tosty z bekonem i tam przecież miód dodaje, czy na przykład słyszałam, że niektórzy ludzie jedzą frytki z szejkiem, podobno jest to bardzo dobre. Dla mnie trochę weird. Ale może kiedy, nie mówię, że nigdy tego nie spróbuję. Na razie na ten moment jestem za bardzo pussy. Gamerem. Oprócz tego mamy tutaj pomidorki i ogórki i do tego oliwki, czyli to, co tutaj z warzywek jest takie najpopularniejsze. No, wszystko, co jest w sałatce greckiej, była nawet dzisiaj papryka, ale w małych ilościach stwierdziłam, dobra, zostawię tym, którzy pójdą, przyjdą później. Chociaż pani tutaj co chwilę przynosi, donosi nowe smakołyki, jakieś różne cuda. Teraz donosiła ciasto pomarańczowe, więc za chwilę będziemy jedli. Mały spoiler. I jeżeli chodzi o cenę śniadania, to nie wiemy, jaka jest cena śniadania, bo mamy ją wliczoną w cenę tak naprawdę hotelu, a hotel nas za tydzień wyniósł całe w sumie te wakacje z lotami 4,5 tysiąca. Także możemy próbować wywnioskować, ile kosztuje śniadanie, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie. Czekaj, muszę założyć okulary, bo ja przecież nic nie widzę. Tam w ogóle jest taka taca z serami i tam są trzy rodzaje greckich serów. Każdy ma swoją fajną nazwę. Te znamy. Tak, ale nie wiem, czy wszystkie są kozie. Chyba nie wszystkie są kozie, bo ten jest taki najbardziej delikatny. On jest taki z jakąś zieleninką w środku, nie wiem, czy to jest jakaś... Wiesz, co to jest w środku? Ale ten jest właśnie taki delikatny, bardzo delikatnie słony. Fajny, żeby sobie na przykład posmarować kanapeczkę. A tutaj właśnie jest jeszcze inny, który jest taki bardziej twardy i słony. No i ten smakuje takim kozim serem, ale nie wiem, czy to jest feta. On chyba nie nazywa nie, się feta. Nie, feta jest twardsza. A nie, ten co ty wziąłeś, tak, to ty masz feta. Ja mam tutaj jeszcze ten trzeci, kurczę. Ten? Tak, no spróbuj go. O, ten jest bardziej znowu gąbczasty. On jest taki trochę jak tofu skrzyżowany z twarogiem. Mam takie wrażenie. Mhm. I w nim też czuć, że jest kozi, no. Ale on jest bardziej słodki niż słomy. Bo tutaj ogólnie jest strasznie dużo kurz, nie? Oliweczki. W ogóle zauważyliśmy, że nie ma tutaj teraz dużo oliwek. Nie wiem, czy to jest związane z Kretą, czy to jest związane z tym, że jest teraz czerwiec. Zdarzyło się coś takiego, że kupiliśmy sobie sałatkę grecką i miały w karcie, było napisane, że są oliwki, a tych oliwek nie było. Bo nas oskamowali, to było skamerskie miejsce. Ale patrz, że są same czarne oliwki, czyli te takie dojrzałe, a jakby zielone, to są tak jakby niedojrzałe do końca oliwki i zielonych nie widziałem jeszcze nigdzie. W sensie nie było ani na śniadanie, ani żadnym daniu nie dostaliśmy. Bo nie zamawiałeś dań z oliwkami oprócz tego jednego. Ja myślę, że to twoja teoria spiskowa. Tutaj mają oliwek, po prostu jak jechaliśmy wszędzie rosną gaje oliwne, więc nie wydaje mi się, żeby była szansa na deficyt. Piszcie, czy wiecie coś na ten temat i jeszcze zgarnąłem coś takiego, nie wiem co to jest. Jakiś pasztecik? Myślisz, że to będzie pasztecik? Nie wiem, ty jesteś pasztecik. Pasztecik jedzący pasztecik. Dobre to jest. To jest... Daj dziaba, co to masz? Takie ciastko z... to w środku jest chyba jabłko. No, ja tego nie mam, daj dziaba. Takie szarlotkowe. Dobre. Ciastko z maczka, tylko lepsze. No. Dużo lepsze, no.
Widzimy się na deserze. Kochani, mam tutaj aż 4 deserki, że co, że jestem obżartuchem? Nie. To jest tylko i wyłącznie chęć poznawania kultury, doświadczania. Ja nie lubię słodkiego, no przecież ja wyglądam osobę, która lubi słodkie. A gdzie wyglądam? Popatrz, widzisz? Tacy są. Wyobraź to sobie, powiedzieć komuś tak prosto w twarz takie coś. Ja nie wstydzę się tego. Dobra, cukier brązowy, bo zdrowszy. Do kawórki. Kawórka niestety nie jest za dobra. Ogólnie jest bardzo dobra, ale na kawórkę dobrą pójdziemy później. Na razie tylko taka na pobudzenie. I moi drodzy, tak, deserki. To jest jakiś taki jogurto, pudingo, cytrynowe coś. To smakuje jak mój cytrynowy krem do tortu. Guys, bez kitu. Oh my god, tylko jest bardziej taki świeży i jogurtowy. No mniej wiecie, taki tortowy, zarąbisty. Ja sobie tutaj władowałem go jeszcze mus wieloowocowy i pomarańczowy, bo nie wiedziałem, że to będzie cytrynowe. Jest zarąbista. Dobra, tutaj mamy ciasto pomarańczowe. Jak pani przyniosła to ciasto, ono wyglądało jak taka babka trochę wielkanocna. Taka, wiecie, na planie koła. Próbujemy. Wygląda zarąbiście. Ojej, ono jest takie... Mokre. Takie śniadaniowe, takie mokre, ale wydaje mi się, że to jest razowe ciasto. Mhm. Jakieś owsiane, coś w tym stylu, zarąbiste. To chyba w ogóle takie robią właśnie, że na miodzie i jakieś takie owsiane, czy coś tak, innych. Ono jest z miodem chyba. Mhm. Tutaj mamy coś w stylu takiego, coś a la blok czekoladowy, zobaczcie jak to wygląda. Jakieś takie ciasto, w którym są kawałki, wydaje mi się, że herbatników albo kruchego ciasta. Jejku, to pachnie jak takie babcine bloki czekoladowe, ale to nie jest blok czekoladowy, to jest coś innego. Oj, to jest mega dobre, ale powiem szczerze, nie mam pojęcia co to jest. Ojacie, to jest takie mega ciasteczkowe, zarąbiste. Ja wiem co to jest, to jest masa orzechowa. To są ustarte, po prostu wiecie, na mączkę orzechy. Rawalka. Tutaj kolejne ciasto cytrynowe, przepraszam, pomarańczowe, ale troszeczkę inne. I oczywiście, kochani, mi się okres zaczął. Ja muszę po prostu czekoladę, muszę, bo się uduszę. Dobra, i próbujemy. Ja już mówiłam, że się zestarzałam, bo zaczęło mi smakować połączenie czekolada i pomarańcza. Jak guys, to jest totalnie babcine połączenie. Zarąbiste. Wczoraj w tym opakowanku był taki ryżowy pudding i sobie do niego właśnie te dwa sosiki dawałem i to było no. W opakowanku i to są dżemy. A jakie masz dżemy? To jest chyba owoce leśne, a ten pomarańczowy. Tutaj sama cytryna dobrze smakuje, a tam jakby był tylko ten taki ryż na mleku i lepiej to się działo, ale i tak bardzo dobre. A to wygląda trochę jak taka rolada, wiesz? Taka rolada, taki zawijaniec. No nawet... to właśnie blok czekoladowy też ma taką strukturę. W biedrze, takie może kupować tylko owocowe. Nie, to nie jest, w ogóle to nie jest ani trochę to. No jak taki na Wielkanoc takie jakieś ciasto. No, to jest mazurek po prostu. Różne takie... wytrawno właśnie orzechowe smaki, ale ogólnie na słodkie oczywiście. I co to na górze, to jest pomarańcza, tak? Tak. To w takim razie w tamtym ciastku, co wcześniej jedliśmy, to też musiała być pomarańcza, bo wygląda tak samo. Nie, tam było jabłko. A to nie jest jabłko? Nie. No może to jest jabłko, bo samo ciasto było, ale było napisane orange pie. No to może ciasto jest samo ciasto? Ciasto jest pomarańczowe, a to u góry jest jabłko. Z cynamonem. Bardzo dobre. Ogólnie w takim upale to się raczej nie chce jeść, nie? Ale dzięki temu, że tutaj jesteśmy właśnie na tym daszku z widokiem na morze, no to chodzi nieźle. Ojejku, zabrzmiało to tak strasznie snobistycznie, jak to tylko możliwe. To idziemy do wody, nie? Tak. Zanim do wody, to idę pod zimny prysznic. Przyszedł ci dodatkowy rachunek za 10 pryszniców dziennie. Oj. Kochani, czy może być lepiej? Zimne cappuccino na plaży. No zobaczcie, plaża, cappuccino, plaża, wikusia, wikusia, cappuccino, wikusia. Poznajmy się. Zimna kawka, miodzio, Kamil ma soczek. Zaraz wam o tym soczku opowie, ale w ogóle co tutaj jest super, że zawsze do zamówienia dodają zimną wodę. Zależaczki zapłaciliśmy sobie 15 euro. Mamy w tej cenie zestaw dwa leżaki, parasola normalnie jak z rodem z nie wiem z czego. Fajna po prostu jest, nie? Możemy cały dzień leżeć, pić tą kawusię, drineczki nie pijemy, soczki, wodę, co tam się chce normalnie. I teraz ciekawostka, kochani, oprócz takiego cappuccino freddo jest jeszcze frappe, które na pewno znacie, też mrożona kawka. I ciekawostka, bo frappe zostało przez przypadek wymyślone właśnie w Grecji. Zostało wymyślone przez przypadek przez pracownika Nestle, który nie miał dostępu do gorącej wody, chciał sobie chłop biedny wypić kawę i po prostu zalał zimną wodą, przelewał, wyszło mu frappe. Podobno tak to powstało. Także teraz, co prawda nie frappe, ale zimna kawka i 30 minut na relaksik.
co najmniej. Soczek za 4 euraki, kawka wiciusiowa też za 4 euraki. Dobry, ja jaki jestem. Jaki masz? Pomarańczowy. Chcesz? Nie, dziękuję. Tutaj wszystkie te soki są, to są naprawdę, są wyciśnięte soki z owoców, a nie, że tam powiedzmy sok kapi, czy tam jakaś biedronka z po prostu taki, taki napój pomarańczowy w sumie, taka woda pomarańczowa, tylko faktycznie, no tutaj się kostki lodu po prostu roztopiły, dlatego jest taki troszkę rozwodniony, ale soczki luksus. Kochani, woda wyciąga, jak wszyscy wiemy, dlatego bardzo zgłodnieliśmy. I mamy tutaj sałatkę kreteńską, którą, no z tego co zauważyliśmy, no to po prostu nie ma sałatki greckiej, najczęściej w Karcie, tylko tutaj na Krecie jest sałatka kreteńska i ona się różni trochę też od tej klasycznej greckiej. Przede wszystkim tym, że jest właśnie taki chlebek świętojański w niej, to jest taki twardy chlebek po prostu, jak dla mnie. Jest feta, a tutaj chyba jest jeszcze jakiś inny ser. Mhm. A może to jest po prostu rozdrobniona feta? Nie, to jest ten kreteński ser. Ten kreteński ser, no. Tu widzę, że jeszcze są dorzucone kapary, no poza tym wiadomo, pomidor, oliwa, przyprawy. Dobra. Ile stała? 8 euro za taką sałateczkę i to jest taka klasyczna cena, mniej więcej, nie? W bardziej fast foodowych miejscach można za 6 złapać taką sałatkę, a bardziej pensje, no to 10, 12 i więcej, wiadomo, nie? Taka napeczka, mega dobra. Tak. Czuć bardzo te pomidory. Sprawdzimy cebulę. Słodka i nie bardzo pikantna, czyli idealnie. Wykąpaliśmy się i co ja was będę czarować? Przecież nie da się żyć o sałatce. Czy my wyglądamy jak króliki? Nie, nie wyglądamy jak króliki, no może troszkę. Ale tak serio, idziemy na groska, takiego fast foodowego, tłuściutkiego, z fryteczkami. Zdradzę, że już wczoraj go jedliśmy, więc wiemy, że będzie smaczny, ale zabierzemy was ze sobą, bo miejsce jest naprawdę spoko. Wczoraj jak tam byliśmy, było tam mnóstwo lokalsów, w sensie tam byli sami Grecy, no. Dosłownie. Tam nie było żadnych turystów, turyści przechodzili obok i jakby patrzyli, bo stamtąd tak mega pachniało, wiecie, takim wzrokiem. Ale przecież nie zatrzymają się w tym miejscu, bo jest zbyt obskurne jak na vacation, a my nie. My właśnie poszliśmy specjalnie do takiego miejsca, bo jakbyśmy na Korfu, to też znaleźliśmy takiego pana pirata, który prowadził właśnie taką, może nie budkę, ale taki maleńki lokal, dosłownie z 4 stoliczkami, w którym robił tak cudne pity z groskiem, właśnie z cacikami. Lepsze niż tutaj, co nie? Stwierdziliśmy, tak, że lepsze. Tam to były fenomenalne. I ten pan był cudowny, mówię, on był piratem, ale tutaj też są bardzo dobre. Dzisiaj spróbujemy sobie dodatkowo jeszcze nowych rzeczy w tej miejscówce. Co? I zobaczymy, czy wytrzymamy z tym do końca dnia, czy jeszcze będziemy później czegoś szukać. Będziemy porównywać do polskiego, prawdziwego kebaba. Tak. Kochani, mamy zamówienie, wyszło mi 16,5 juraska, tym mamy wieprzowego grosa w picie dużego, każdy po 5,50 i do tego grecką sałatkę za 5,50, więc sprawdzimy, czym się grecka będzie różniła od tej kreteńskiej. Według instrukcji, tym, że w kreteńskiej jest dodatkowo rusk. Nie, w kreteńskiej jest ten chlebek też. I mizitra, czyli ten taki jakiś inny rodzaj sera. No, no to sobie porównamy. Są oliwki, sprawdzimy, czy będą oliwki, czy moja teoria jest prawdziwa, że nie ma teraz oliwek. I bierzemy to takeaway do nas, do hotelu i tam będziemy jeść, żebyśmy mogli wam poopowiadać i pociąkać. Ludzie, kochani, zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda, mimo tego, że się upaciało. Patrzcie tu. Mięsko. Pork gros, do tego tzatziki, ubaźgrane jest wszystko, tam są zatopione jeszcze frytuchy. Oh my god, pachnie tak, że po prostu ślina nam, jakby to moja mamuśka powiedziała, do dupy ucieka. Także próbujemy. Dobra, ta pizza jest mega dobra i super spieczona. Ze 5 eurosów, rewelka. Jeszcze sałateczkę mamy, patrzcie tu, są oliwki, Patryczka. Więc kurde, nie wiem co z tą moją teorią, dalej nie jestem do końca przekonany. No jak, przecież masz oliwki te... Chyba jest taka w miarę surowa, nie? Nie ma żadnego jakiegoś... Czy jest oliwa? Bardzo dobra oliwa, czuć w ogóle tą oliwę. Feta jest natomiast taka delikatna, ale ogólnie jest dobra, te warzywa są bardzo dobre. Nie jest taka... Takie są czyste i świeża. W tej omaście całej, tak jak ta kreteńska, nie? No, ale cebula jest pikantna, mogłaby być ta różowa. Będzie cebulowy wyziew. Nie przychodźcie do nas blisko. Romantiko będzie. Za punkt porównawczy weźmiemy sobie kebaba, nie? Bo jakby raz, że w Polsce kebaby są popularne, a dwa, jesteśmy z
Rzeszowa, czyli z tak zwanego miasta kebabów, więc no musimy mieć jakiś punkt porównania. Dwie podstawowe różnice. Pierwsza jest taka, że jest to wieprzowina. No w polskich kebabach raczej nie ma wieprzowiny. Jest albo mięso drobiowe, albo wołowe. Niektórzy twierdzą, że baranina, ale jakoś bym nie do końca w to wierzył. No a tutaj właśnie w Grecji tą podstawową wersją jest pork, czyli właśnie wieprzowina. I bardzo dobrze im ta wieprzowina wychodzi. Właśnie no jest naprawdę bardzo smacznie to mięso zrobione. Ale są kraftowe kebaby z baraniną. No w Rzeszowie nie wiem, czy w Rzeszowie nie ma, ale w Krakowie a stolica chyba jest kebaba taki, niby. A, no to tak, ale w Krakowie chyba jest taki, widziałam testy. No i druga różnica jest taka, że oczywiście nie ma takich kebabowych surówek, tylko są po prostu warzywa, te, które podobnie jak w sałatce greckiej, nie? Czyli tu mamy akurat wystaje jakaś sałata, ale jest też na pewno pomidor, na pewno cebula, no i to już tam pewnie lokal jaki ma wymysł, no to takie sobie tam daje warzywa. No i przede wszystkim właśnie nie sosy tłuste, to jest po prostu jogurt grecki z przyprawami. Są albo tzatziki, albo jest jogurt grecki po prostu z przyprawą, taką papryką jest posypany. Ostateczny werdykt odnośnie tego. Jeżeli chodzi o ostateczny werdykt, to ten gyros, którego jedliśmy na Korfu, to on jest póki co, no po prostu najlepszy. Dycha, nie? Tam 10 na 10. A ten w porównaniu do tamtego był moim zdaniem takie 7 na 10. Był dobry, ale tamten był naprawdę mega dobry. Może uda mi się znaleźć tą miejscówkę, to jakoś ją oznaczę. No i podobnie sałatka. Tamten gość robił bardzo dobrą sałatkę grecką, nie? Pamiętasz? A ta jest taka dość surowa. W porządku? Tak. Jak na grecką sałatkę bym dało takie 5 na 10. Kochani, przed chwilą stanąłem na pszczołę i wbiła mi żądło środkowy palec u stopy, więc mamy tutaj takiego wafelka. Kiedyś już jak byliśmy w Grecji, to jedliśmy te wafelki, były bardzo dobre. Chcę sobie przypomnieć teraz ten smak na chwilę przed śmiercią. Możliwe, że to mój ostatni posiłek w życiu. Na chwilę przed śmiercią chyba tej pszczoły, którą depnąłeś w wielką popindą. Miała takie żądło i ono było w moim palcu. Tak, pszczoła była taka. Była czarna ta pszczoła w ogóle. Nie, była żółto-czarna. Jak każda pszczoła. Dobre, to zachowy. Ja mam zwykły, klasyczny. 70 euro centów. Daj tu blisko go. Będę cicho mówił już. Za chwilę 22 wybije. Myśleliśmy, że coś jeszcze sobie dzisiaj zjemy, ale już nie zjemy. Przygrzało strasznie słoneczko, strasznie słoneczko przygrzało. Siedzimy sobie po prostu tutaj i gramy w statki, wiecie? Czy zarobić, rozwaliłem. Kamil twierdzi, że jest na to jakaś taktyka, no wyprowadźcie go z błędu. Jest taktyka, no jak inaczej wytłumaczyć 3-0, z tobą wygrałem. Bo wczoraj jeszcze o 23 w sumie to jedliśmy musakę. A, to przedwczoraj jedliśmy musakę tutaj w knajpce obok. Bardzo dobra musaka była. No i myśleliśmy, że dzisiaj też tam pójdziemy na wieczór, coś sobie na spółkę zjemy, jakąś jedną rzecz, ale już po prostu jesteśmy mega wyjeceni. Nie, nie chciałam. Sama chciałaś? No. Zjeść coś jeszcze dzisiaj? Ludzie. No trudno, no to co dzisiaj nie zjemy, to jutro nadgonimy na śniadaniu. Więc słuchajcie, nic na to, że nie ginie. Mamy nadzieję, że miło wam się spędziło z nami dzień. Piszcie, czy podobają wam się takie vlogaski tutaj z nami. Miłe spędzanie czasu i randkowanie. To być może będziemy takie częściej robić. Lajkaczka tam kliknijcie. No i pa, pa. Musisz powiedzieć to wszystko na dzisiaj. To wszystko na dzisiaj, na razie pa.